Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Dzisiaj taki niespodziewany wyjazd nad Zalew Zemborzycki. Teściu będzie sobie rybki łowił. Tam wędki są. A ja biorę wykrywkę i sobie tam połażę. Znów jestem nad Zalewem Zemborzyckim. Tak wyszło, że teściu wyciągnął mnie tutaj na tą plażę. On sobie jakieś rybki będzie łowił, a ja będę zbierał kapsle znowu. Charytatywnie, oczywiście. Dobra, jak będzie jakiś fajny sygnał, to włączę kamerkę. Pierwszy sygnał i kapselek. No i proszę bardzo, same kapsle wychodziły. I wyszedł taki śliczny krzyżyk. Super. No. Ciekawe, chyba sreberko. Tak mi się wydaje. Jednak na tych zębożycach nieźle. W końcu pierwszy fajny pan. Jest moneta. Ten huk to służby tutaj sprzątają. Zmuchują liście. No, moneta jest, ale zaklejona strasznie. Widać, nikt tutaj nie chodził. A może nie znalazł po prostu tej monetki. Ciekawe, co to jest. 2 złote z PRL-u? O kurczę, to sporo leżała ta moneta tutaj, ale zaklejona strasznie. Zaraz wezmę. Wezmę szczoteczkę, gdzieś ją tutaj mam. Tak, PRL 2 złote. Ale sygnał był na 30. Ktoś tu rybki zajadał nad wodą. Jest moneta. Też zaklejona bardzo.
kurwa. Słabo widać. PRL, ale nominał 5 zł, 10 zł. 5 zł z PRL-u, no, czyli długo tutaj leżała. Wyszedł jakiś bolec. Zaniosę do obsługi tutaj, widzę coś robią, to może im się to przyda. Ja złomu takiego nie zbieram. Odniosłem ten przedmiot dla pracownika z tego ośrodka, który tutaj niedaleko pracował. I faktycznie powiedział, że to jest od jakiegoś sprzętu, który tutaj użytkują. Oddałem ich. I szukam dalej. Dobrze, że nikt z tego gwoździa nie blasł. Bo by było nieciekawie. Ja sobie trochę odpoczywam, a teściu wyhaczył szczupaka. Pokaż, Darek, tego szczupaka. No, coś tam ma w siatce. Mówi, że ma 56 cm. To ładny. Szczupak. Będzie na kolację. To co? Ale pogryziony jest? Pogryziony? No, jakiś tatusiek albo dziadek jego atakował. Tak zalew wygląda dzisiaj. Fajnie, trochę zamglony. Ale jest okej. Mamy rybkę, mamy krzyżyk. Można wracać do domu. Czyli krzyż na drogę. O, kaczuszki sobie płyną. A ja kończę na dzisiaj. 2 godzinki. Dla plaży. Sprzątanie. No jak widać, trochę tego jest. Kilkadziesiąt kapsli, jakiś gwóźdź, puszka, zawleczki od browarów. No. Jak widzicie, tego jest pół torby takiej garetowskiej. Na fanty, no patrzcie, jeszcze coś tam mam. No hej, jestem już w domu. Umyłem fanciki, czyli 2 zł i 5 zł z PRL-u. I ten krzyżyk. Krzyżyk ładnie się prezentuje. Jak widać. Jeszcze z tyłu pokażę. No, wyjazd udany. Jest krzyżyk. Monety to wiadomo. Nic nie warte. I szczupaczek jeszcze będzie dzisiaj na kolację smażony. Czyli było ok. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć.